flowers when I cry. Clearly that's not you. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku prezentacja nowego nabytku. A o czym mowa? O zbiorniku na RSM. Jak oglądacie nas na bieżąco, no to ktoś już mógł wyhaczyć na którymś z kadrów nasz zbiornik, ale dzisiaj specjalnie dla Was nagrywamy jego prezentację, więc co? Zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Twice, you need me, 'cause I put it on my jealousy.
zbiornik został już odpowiednio ustawiony, aby ładnie się prezentował, jak i dobrze było z niego korzystać. Przyjechał on do nas z firmy Swimmer, co zresztą bardzo dobrze się rzuca w oczy. Jest to zbiornik jednopłaszczowy z przeznaczeniem na nawóz płynny. RSM, jego pojemność to 22 tysiące litrów, co czyni go zbiornikiem w sumie chyba najczęściej wybieranym przez rolników. Ta pojemność daje nam możliwość zalania zbiornika pełną pojemnością cysterny, czyli jest to 25 ton nawozu płynnego. Jest to również zbiornik najniższy na rynku, mamy również napis zawarty na zbiorniku, jest to 3,40 m na 2,79 m, więc odnośnie zbiornika, każdy zbiornik, każdą maszynę, ciągnik rolniczy, samochód nawet można wyposażyć, skonfigurować wedle potrzeb. Tak samo jest ze zbiornikiem na RSM i zaraz do tego wyposażenia przejdziemy. Zbiornik jest jednopłaszczowy, wykonany z polietylenu, materiału o wysokiej jakości oraz trwałości. Sam producent daje aż 10 lat gwarancji na samą szczelność zbiornika. Nie ma tutaj mowy o żadnych wgniotkach, nie wgniotkach, odkształceniach, bo nawet jeżeli takie wgniotki by się Wam trafiły, to sam materiał wraca do pierwotnego kształtu. I teraz już o samym wyposażeniu. Na dole na przykład mamy dolny pobór nawozu z zaworem kulowym. Dana rura tutaj wylewowa jest dwucalowa z zaworem strażackim. Na górze również mamy taki zawór dwucalowy, ale już nie do poboru nawozu, ale do wlewu. Na szczycie zbiornika umieszczoną mamy rurę zalewową, również ona jest dwucalowa ze złączem strażackim. Dzięki umieszczeniu rury zalewowej na szczycie zbiornika mamy tutaj możliwość wykorzystania całej pojemności zbiornika. Mamy również tam zawarty odpowietrznik oraz możemy skontrolować ilość samego nawozu zawartego w zbiorniku. Mamy tutaj taki oto wskaźnik, który jest zakończony pływakiem. Taki pływak wrzucamy do zbiornika i po prostu mamy tutaj wyświetloną ilość nawozu, jaka znajduje się w zbiorniku. Nasz akurat aktualnie jeszcze jest pusty. Wiadomo, ceny na rynku kształtują się bardzo różnie, windują najczęściej w ostatnim czasie do góry, więc jeszcze się wstrzymujemy z samym zakupem nawozów, zarówno tych płynnych, jak i granulowanych. Jeżeli wspomniałam już o kontroli ilości nawozu zawartego w zbiorniku, to możemy dokupić sobie dodatkowo urządzenie LipRemost, dzięki któremu możemy monitorować z zasięgu ręki, z zasięgu smartfona ilość oraz temperaturę zawartego nawozu w zbiorniku, ale jeszcze wspomnę, wrócę do tego wyposażenia podstawowego, bo zapomniałam o jeszcze bardzo ważnej kwestii, a włazie rewizyjnym, który umieszczony jest również na szczycie zbiornika. Ma on szerokość 704 mm i dzięki niemu możemy łatwo użytkować sam zbiornik, jak i również czyścić dany zbiornik itd. Więc już teraz skupiamy się na wyposażeniu premium, wyposażeniu dodatkowym. Zbiornik dodatkowo możemy wyposażyć m.in. w pompę zanurzeniową wykonaną ze stali nierdzewnej. I jak jesteśmy już przy temacie pompy, to zbiornik możemy dodatkowo jeszcze wyposażyć przy tej pompie w awaryjny wyłącznik zasilania. Możemy również dokupić przewód 4-6 metrów, tłoczno-sawny, linię napełniającą na poziomie roboczym oraz system LipRemost, o którym już wspominałam, który kontroluje nam zawartość cieczy roboczej w zbiorniku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał Wam się podobał, to klikajcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie kierować je w komentarzach poniżej. A my dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć!